Witajcie. Szczęść Boże, kochani. Okres żniw to jest taki szczególny czas, kiedy to zbieramy żniwa z naszych pól i trafiają one, można powiedzieć, wprost na nasz stół. To jest taki czas, gdy mówimy, sprawdzamy, czy nasze zabiegi, nasze decyzje przyniosły jakiś efekt. No od wielu czynników zależy to, co zbierzemy i ile zbierzemy, ale no ja dzisiaj nie o tym. Słuchajcie, jak widzicie, mam dzisiaj taki bardzo ciekawy atrybut. Jest to kosa. Kosa, jak wygląda, wielu z Was wie, a może wielu Was nie wie, bo oglądają mnie różne osoby, także no chciałbym Wam pokazać, jak to wygląda, jak to narzędzie wygląda. Składa się, można powiedzieć, z dwóch takich elementów. Tutaj takiego drewnianego kosiska. To tak się przynajmniej, o ile dobrze zapamiętałem, już tutaj w tej chwili nie mam się kogo zapytać. No mój ojciec odszedł. To jest pamiątka po nim, można powiedzieć. To jest jeszcze jego robota, jego wykonanie, jego praca, a być może jeszcze tutaj i mój dziadek by brał jakiś czynny udział w wykonaniu tej kosy w całości. To się nazywa kosa. I to jest właśnie kosa. To jest ten element tnący. Ja sobie to dzisiaj wyciągnąłem gdzieś tam z jakiegoś magazynka, bo już od dawna chciałem zrobić taki film. Kilka osób też mnie prosiło, żeby wyjaśnić, jak to się robi, na czym to wszystko polega. Przede wszystkim trzeba byłoby zacząć od tego, że no pierwszą rzeczą to musimy mieć bardzo dobry sprzęt. Czyli tutaj ten element koszący, ta kosa, ona to też musi być z odpowiedniego materiału wykonane. Można tak wizualnie, słuchowo sprawdzić, czy kosa jest dobra. Kosy się nie ostrzy szlifierką czy jakimś takim narzędziem do ostrzenia. No, kosę się głównie klepie. Klepie się po to, żeby ona tutaj jest takim, to jest taka gruba część, gruby element tej kosy. I tutaj na odpowiednim narzędziu, która nazywa się babka, klepie się tak raz przy razie, rozklepuje się, czyli zmniejsza się po prostu grubość tego elementu, tej części kosy, która odpowiada właśnie za koszenie, i później taką rozklepaną kosę, która jest pofałdowana, jest nierówna, to nie jest jakieś tam równe ostrze, jak mamy w przypadku noża, jest to nierówne, no i taką później ostrzymy to osełką. No dziś niestety, ale nie mam osełki, także następnym razem myślę, że zrobię jeszcze jeden odcinek na temat właśnie koszenia, kosy generalnie, przygotuję się. Ja już sobie tutaj wstępnie zacząłem kosić. Przypomniały mi się dawne czasy i tutaj nawet na tym polu pamiętam, tam dalej. To pole, gdy jeszcze należało do moich dziadków, to właśnie miałem tą okazję. Dziadek jeszcze kosił kosą, właśnie zboże. Głównie robiło się takie obkasywanie pola dookoła. Właśnie to fragment pola, po którym jeździł ciągnik, gdy ciągnął jakąś żniwiarkę, snopowiązałkę, gdy nie było jeszcze kombajnów. No nie powiem, że tu całe pole mój dziadek kosił kosą, ale właśnie tak obkasywał dookoła, tak żeby ciągnik mógł przejechać i nie rozjeżdżać łanu zboża. Także tak się kiedyś dbało o każdy kłos, każde ziarno. No w przypadku tutaj owsa to nie jest kłos, bo to jest wiecha. Także to jest jedyne zboże, które nie ma kłosa, tylko ma wiechę. Tak to się nazywa. Tu w środku są nasionka. To jest to zboże, które pozyskujemy, to ziarno, które pozyskujemy. No i tu wracając do kosy, której się używało, kosy, którą się przygotowywało do koszenia zboża, to tutaj był jeszcze taki pałąk drewniany, tu się to kotwiło, siedziało tutaj, jakimś płótnem to było zakończone. Nie właśnie kosiło się po to, to było, żeby tą część ukoszoną przesuwać w jedno miejsce, tak żeby po prostu było to w jednym miejscu, bo bez tego to by nam się po prostu przez tą kosę przesypywało i trzeba byłoby
więcej czasu poświęcić na zbieranie, a tak dzięki temu elementowi no, to się troszeczkę, no było ciężej, nie powiem, bo cały ten ukoszony łan się przerzucało, ale było później wygodniej do zbierania. No nie wiem, czy ja się dzisiaj pokuszę do tego, żeby to trochę ukosić, no pokażę Wam, jak się kosi. Generalnie kosząc zboże, kosiło się troszeczkę taką inną metodą, mniej, a tak bardziej do siebie tą kosę, bo gdy się kosiło trawę, to po prostu tak z boku na bok, tak żeby ta trawa nam się kładła, żebyśmy nie, żeby to przesychało, jeżeli to było gdzieś tam powiedzmy na siano, żeby to przesychało, nie trzeba było tego rozrzucać i tak dalej, więc tak to wyglądało. I teraz stoję tutaj, patrzę na tą, na to zboże i powiem Wam, że kosić też trzeba wiedzieć w którą stronę, we właściwym kierunku, bo załóżmy, że kosimy w tą stronę, czyli narzucamy tutaj na ten, na to zboże, które jeszcze stoi, narzucamy właśnie tą część ukoszoną, więc kosimy to w drugą stronę, tak żeby leżało to z boku, żebyśmy nie kosili na zboże, bo jeżeli my później tego nikt za nami nie zbierze, to trzeba było, no to nie dało się kosić, bo przecież to leżało na tym stojącym jeszcze zbożu, także też trzeba tutaj w odpowiedni sposób do tego podejść, w odpowiednią stronę. A ja tu sobie tak dzisiaj demonstracyjnie dla Was troszeczkę ukoszę. Od razu powiem, kosa mi się tutaj wygina. To wszystko jest do wymiany, a więc ja będę miał to na wzór. Zrobię sobie właśnie to kosisko. Będę miał na wzór. O, już mi się kosa przykrzywiła i właśnie tak skośnie kosimy. Nie wiem, czy kamera to widzi. Raz przy razie. No, powiem tak, trochę mi niewygodnie, bo już ona się zdeformowała, ta kosa. Także już zmieniła kształt. Tu już jest wyrobione. Tu jest taka klamra, klin, którym się to dobija, dociska, ale chyba za głęboko to było włożone i tak patrzę, że tą klamerkę będę musiał zrobić jeszcze jedną tu wyżej, w dwóch miejscach, żeby to było zakotwione, żeby mi się to tak nie ruszało, bo no już tym się niestety nie da kosić, także będę miał na wzór. Będę miał na wzór, bo widzę, że tu jest odpowiedni kąt, także tutaj tą rączkę też dzisiaj przekładałem z drugiego kosiska. Także to też wszystko trzeba dopasować. Mogłoby być niżej. Teraz widzę, że mogą sobie to niżej zamontować. No jeszcze spróbuję trochę ukosić. Trawę kosimy inaczej, bo po prostu raz przy razie, większymi ruchami, a tu trzeba tak do siebie podbierać. Także jest troszeczkę inna metoda. Dobra, a teraz jeszcze jeden narzędź, to jest sierp. I właśnie tutaj nie powiem, czy to jest jakaś współczesny wyrób. Wydaje mi się, że moja mama gdzieś kupowała właśnie do cięcia pokrzyw. Tu nie ma rączki, więc jest to niekompletne. No sierp troszeczkę inaczej wygląda. Różni się tym, że ma tutaj takie ząbki. Nie wiem, czy będzie to widać tu. Ma takie ząbki, więc sierpem się rządź, robi się, mówi się rządź, nie ciąć, tylko rządź. Właśnie sierpem, trudno mi to jest odmienić teraz. No czy zboże można rządź sierpem? Oczywiście, że tak. Wtedy bierze się, nie wiem, czy będzie widać, za daleko poszedłem. Może tutaj odłożę to, co już jest obkoszone. Może spróbuję snopek związać, aczkolwiek słoma jest sucha, więc będzie pękać, ale brało się to w ten sposób i się po prostu próbowało się ciąć. Rządź. Tak przynajmniej u mnie się mówiło. Także do pokrzyw jest to bardzo fajna sprawa.
wiem, że zboże też się żęło sierpem. Dobra. Zobaczymy, czy z tego jeszcze sobie troszeczkę ukoszę i spróbuję właśnie tutaj związać snopek. Także ja się wyłączę na chwilę. No, próbuję związać, ale tak jak mówiłem, ta słoma jest za sucha. Ona pęka, urywa się. No, ale spróbuję chociaż zademonstrować, jak to wyglądało. Generalnie robiło się, wiązało się słomą żytnią, wymłóconą. Pamiętam, że jak szło się wiązać te skoszone zboże, bo kosiliśmy, pamiętam czasy, gdy kosiło się taką konną kosiarką, wtedy się kładło, takie placki się robiło, takie gromadki, później się to zbierało i właśnie wiązało się słomą żytnią, to gdy się wychodziło na pole, ojciec brał snopek, czy dwa takie duże snopki słomy żytniej. No, była prosta, to nie po kombajnie, tylko właśnie też wykoszona, czy kosiarką, czy jakąś tam inną żniwiarką, snopy wązałką, czymkolwiek. Wykoszone to właśnie wymłócone słomę polewo wodą i ona wtedy stawała się miękka, nie pękała. No i przede wszystkim była długa, pozwalała właśnie związać, więc robiło się to tak, brało się na dwie części. Zaginało się tu, zaginało się tu, brało się tak, oplatało się to po prostu dookoła, skręcało się i analogicznie robiło się z drugiej strony. No to wszystko pęka, także był taki pas, kładło go się na ziemię, tutaj ten urobek cały kładło się mniej więcej w połowie długości. To wszystko jest poplątane, bo z dwóch kierunków to zbierałem. Kładło się w ten sposób, o ile będę pamiętał. Brało się tutaj tą końcówkę, kamera widzi, nie wiem, przyciskało się kolanem, skręcało się, wkładało się pod spód i tak właśnie wyglądał snopek. On jest nieuformowany, ale słuchajcie, tak wyglądał mniej więcej, no mówię, jest nieuformowany, tak wyglądał snopek właśnie zboża. Stawiało je się kłosami, w tym przypadku wiechą do góry stawiało się, robiło się takie gromadki po 10-12 sztuk różnie, ale generalnie było 10, czyli 4 w środku, z jednej strony 3, z drugiej strony 3, ewentualnie jeszcze na wierzch coś się kładło, więc było to około 12. Właśnie tak to wyglądało, tak wyglądały żniwa. No, dziś możemy tylko powspominać, a ja tutaj mówiłem wcześniej, to pole jest dla mnie takim, jest szczególne z tego powodu, że kilkadziesiąt metrów stąd stała taki domek drewniany, my żeśmy go nazywali budą. Tutaj rosły porzeczki, tam dalej rosły truskawki, a jeszcze za tym wszystkim właśnie dziadek miał zboże. To właśnie tamto zboże kiedyś pomagałem kosić, zbierać. No mały, młody człowiek byłem, moi dziadkowie odeszli, jak ja miałem 15 lat. Więc jak ja kosiłem, to mogłem mieć 11, 12 w tym przedziale. Mniej więcej tyle lat, bo później to już to pole przekazali moim rodzicom. Moi rodzice już się opiekowali, więc ta buda jeszcze tutaj, ten domek stał jeszcze kupę lat. No był solidnie zrobiony, drewniany, ale był solidnie zrobiony. Pamiętam jeszcze chyba na początku lat 2000 tutaj się wyorywało w miejscu, gdzie stał ten domek. No był fundament z cegieł zrobiony, to jeszcze się wyorywało te cegły, także no było dosyć solidnie zrobione, to wszystko stało, trzymało się. Także no jest jakiś sentyment do tego, do tych czasów, do tego miejsca, do tej lokalizacji. A więc postanowiłem, że no będę podtrzymywał tą tradycję, nie będę o tym zapominał. Może któreś z moich dzieci przyjrzy się temu, może kiedyś one to zapamiętają i w taki sposób, jak zapamiętają, aczkolwiek chciałbym, żeby to było w takim dobrym tego słowa znaczeniu, zapamiętali i może pokazali komuś, swoim dzieciom dalej, żeby po prostu nie zapomnieć. I wracając jeszcze do kosy, to powiem tak.
sprzęt robi swoją robotę. Też widziałem gdzieś filmik, oczywiście to była, były osoby do tego przygotowane, sprzęt był do tego przygotowany, ale były gdzieś tam zorganizowane zawody. Mieli dwóch kosiarzy, miało do skoszenia jakiś tam areał właśnie trawy, bo to było koszone trawą. Jeden kosił właśnie kosą spalinową, tak zwaną podkaszarką czy kosą spalinową, a drugi właśnie taką zwykłą kosą, słuchajcie. I jeden i drugi się zmęczył. Ten kosą zwykłą wykosił to dużo szybciej, a jak było to z korzyścią dla środowiska naturalnego, bo nie wyprodukował spalin. Jest się niezależnym od cen paliw na rynku i tak dalej, od dostaw, etc., etc. A tu sprzęcik mamy w domu. Właściwie nie wymaga za żadnego serwisu. Od czasu do czasu wyklepać kosę, od czasu do czasu może wymienić ten element i dalej pracujemy, tak. No dziś ciężko taką dobrą kosę jest dostać, aczkolwiek powiem, że wraca na to moda, skoro tutaj niedawno, wydaje mi się, że niedawno moja mama kupiła ten sierp. Sam widziałem w sklepie, że takie sierpy nawet są u mnie. Są też kosy, z tym, że to już raczej jako takie eksponaty, to się chyba za bardzo nie nadaje do koszenia, aczkolwiek może gdzieś tam ktoś na rynku robi jakąś manufakturę, ktoś i gdzieś tam można na rynku kupić, także no zobaczymy. No ja w każdym razie będę remontował to, odnowię. Także ta kosa tutaj jest bardzo dobra. Widzę, że już wymaga klepania. Była wcześniej klepana, ale widzę, że jest tu, zaczyna się grubsza robić, a zwłaszcza tutaj na czubku. Ten czubek zawsze najbardziej cierpi, bo gdzieś tam może w ziemię uderzyć i tak dalej. Najszybciej się tępi. Może w coś uderzyć, bo on zaczyna to koszenie, więc on się najszybciej tępi. I tutaj na nim właśnie widać, że wymaga właśnie klepania. Może zrobię, słuchajcie, jeżeli znajdę babkę, gdzieś można kupić, ale no są dwa rodzaje tych przyrządów do klepania kosy. Jeszcze na koniec mam taką historyjkę sprzedam, już trochę wykręciłem, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Taką historyjkę sprzed prawie 30 lat. Sprzed 28 lat dokładnie wam opowiem, gdy byłem w wojsku i właśnie też przypadło mi w udziale kosić kosą, no i trzeba było tą kosę wyklepać. Był sprzęt, była babka do klepania, był młotek odpowiedni, tylko szukałem miejsca, żeby tą babkę obsadzić, no bo nikt nie był na to przygotowany. I tak szedłem sobie przez te koszary, no i znalazłem studzienkę naprzeciwko sztabu. No i usiadłem i przez tą godzinkę klepałem kosę. Nikt nie wyszedł, słuchajcie, nikt nie wyszedł. To było w środku lata, mniej więcej o tej porze. Nikt nie wyszedł, nie zwrócił mi uwagi, że hałasuje i tak dalej. Także taka fajna historyjka mi się przypomniała tutaj a propos kosy, a propos tych dawnych czasów. No dziś trzeba chyba taki czas, że trzeba będzie sobie pewne rzeczy przypominać, bo przyszłość rodzi się nam niepewna. Dobra, słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję, kochani, za obejrzenie, za to, że chcieliście mnie wysłuchać. Może zrobiłem gdzieś jakiś błąd, może pomyłkę, tak to zapamiętałem, tak ja to widzę dzisiaj. Może mi się po prostu coś przypomni. No będę chciał jeszcze raz do tego powrócić. Wyremontuję sobie tą kosę, zrobię drugą. No też tu musi być odpowiednie drewno. Widzę, że to nie jest jakiś dom czy coś. Nie wiem, co to było za drewno, ale no będę musiał poszukać informacji w internecie, z czego to kiedyś było tradycyjnie robione. Wiem, że to jest coś lekkiego, nie wiem, może jakaś topola, może coś. Tak widzę, że to nie jest sosna, także to jest jakieś liściaste drewno. Nie wiem dokładnie, co to było. W każdym razie wymiary sobie z tego zrobię. Odbuduję tą kosę, to wyklepię wszystko, także odpowiednią osełkę kupię, bo też można kupić osełkę, odpowiednią osełkę kupię, więc pokażę wam, jak się tą tutaj kosę ostrzyło osełką. Także to by było na tyle. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję jeszcze raz za ten poświęcony czas, za tą wyrozumiałą waszą wyrozumiałość. No i do następnego razu. Szczęść wam Boże, kochani.